Dzień dobry, obiecałem ostatnio test kolejnego wideorejestratora i oto on, Navitel R300 GPS. Krótki opis parametrów, Full HD 30 klatek, kąt 140 stopni, szklany obiektyw, GPS, powiadamianie o fotoradarach, wskaźnik prędkości, Night Vision, oczywiście karty, microSD do 64 giga, a także tryb parkingowy. W zestawie dostajemy oczywiście samą kamerę, o której za chwilę, przesawkę do zamocowania na szybie, ładowarka 5V z micro USB, instrukcja obsługi, bardzo ładnie wydana, można sobie poczytać, wielojęzykowa, karta gwarancyjna, a także voucher do Navitel Navigatora, leży do góry nogami, bo tam od spodu jest nadrukowany kod aktywacyjny. Przede wszystkim podstawowa informacja, cena w sklepach internetowych to około 249 zł. Wygląda identycznie jak R200NV, kto nie oglądał testu, to tutaj jest link, można zobaczyć. Możemy aktualizować bazę fotoradarów za pomocą Navitel Navigator Update Center, także możemy mieć zawsze aktualną i wygląda tak samo jak R200NV, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, bo w środku jest inny procesor, konkretnie MSC8336. Kto nie oglądał testu R200NV, do czego zapraszam, to opis przycisków, innych rzeczy na kamerze. Zasilanie, mocowanie przystawki, power, przyciski bardzo dobrze się odznaczające, wyraźne, dobrze działające. Dwie diody wyświetlające status. I teraz tak, od dołu mamy slot microSD, ja już użyłem tutaj kartę, reset, mikrofon i z boku głośniczek. Menu jak w każdej kamerze Navitela, pogrupowane. Pierwszy ekran są to parametry dotyczące nagrywania filmów, czyli ilość klatek na sekundę, rozdzielczości, jakość filmu, ekspozycje, zapisy dźwięku itd. Następnie robienia zdjęć, wielkość zdjęcia, jakość, także ekspozycje, kontrast, następnie odtwarzania, głośność, usuwanie, zabezpieczanie nagrań. I kolejne to formatowanie karty SD i ostatnie, najbardziej rozbudowane, sygnał dźwiękowy włączony, wyłączony, zasilanie, czy ma być włączony, czy nie, format daty, wcześniej mieliśmy ustawienie zegara, wybór znaczników prędkości, czy ma być data i logo, czy co, znacznik GPS włączony, wyłączony, język, migacz, to jest częstotliwość sieci, albo 50, albo 60 Hz, tak troszeczkę przetłumaczone, niezbyt dokładnie. Energooszczędność LCD, czy ma wyłączać, czy nie wyłączać, prędkościomierz, czy ma być, czy nie, info o fotoradarach, czy ma być włączone, ochrona, tryb parkingowy tutaj, czy ma być włączony, czy nie, i czułość, wykrywanie ruchu, i stan GPS, tu możemy sobie wejść w ten stan GPS, tutaj za dużo nie zobaczymy, jestem pod dachem, więc jest problem z fiksem. Prosty montaż kamery na przestawkę, niech to będzie gdzieś tutaj, ciach, przewód na lusterko. Włączamy zasilanie, zapala nam się dioda. Kamera już się nam uruchomiła, musimy chwilę poczekać, żeby złapała fiksa i możemy ruszać w trasę. Może mi się uda nagrać ostrzeżenie fotoradarze. Przy okazji chciałbym podziękować firmie Navitel za udostępnienie tej kamery do przetestowania, bo w tej cenie to pewno sam bym sobie jej nie kupił. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ręka to mi się trzęsie koncertowo. Słuchajcie, w tej chwili jadę na tempomacie 50 km na godzinę, co oczywiście nie oznacza, że z taką prędkością jadę, bo to zależy od wielu czynników, od wyskalowania tego mojego wskaźnika prędkości, od ciśnienia w oponach itd., itd. Natomiast wskaźnik na wideorejestratorze pokazuje 45-47 km na godzinę, a jak wiadomo, wskaźniki wskazania prędkości według GPS są mniej dokładne, także możemy przyjąć, że te wskazania są całkiem w porządku.
Na początek przejazd w warunkach idealnych, godzina lekko popołudniowa, oświetlenie z prawej strony z tyłu, niebieskie niebo, drobne chmurki. No i trudno, żeby w takich warunkach kamery rejestrowały zły obraz. Przechodzimy ze skrajności w skrajność. Jest połowa września, mniej więcej godzina 7 rano. Jest piękne niebo, niebieskie, nie ma żadnego takiego zamglenia czy chmurek na niebie. Jazda prosto pod wschodzące słońce. I to są chyba najtrudniejsze warunki, w jakich testowałem kamery. I powiem Wam, że porównywałem to nagranie z nagraniami z mojej kamery. Byłem bardzo ciekawy, jaka jest różnica i powiem Wam, że różnicy nie ma prawie żadnej. A mam kamerę z o wiele wyższej półki, także naprawdę duży plus dla tego Navitale R300 GPS. Ciąg dalszy testu porannego, tym razem już jazda ze słońcem za plecami. No i tutaj wszystko jest ok, tak jak należy. Przechodzimy do testów nocnych. Tutaj widać zatopione druciki od podgrzewania przedniej szyby. Widać także, że Night Vision działa, ponieważ obraz jest bardzo jasny, zarówno w centrum kadru, jak i po bokach. Widać reklamy, możemy przeczytać, co na nich jest napisane. Widzimy także znaki drogowe, możemy bez problemu odczytać. Czy też na przykład, jak za chwileczkę zobaczycie, napis policja na samochodzie, który stoi na skrzyżowaniu, czy też reklamy na plazie. Zrobiłem jeszcze jeden test, żebyście zobaczyli, jak kamera działa w całkowitych ciemnościach. Pojechałem do lasu i to jest taki kawałek przejazdu leśną drogą w totalnej ciemności. Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze. Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Czy trzeba mieć kamerę w samochodzie, czy nie? Można tutaj z tym dyskutować, ale sami widzicie, co się dzieje na drogach i myślę, że warto. A jeżeli nie potrzebujecie kamery na przód i tył, jest to opcja do przemyślenia. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już niedługo. Cześć!